Korzyści współpracy w ramach Interregu jest oczywiście bardzo wiele, ale chyba najważniejszą jest fakt, że program umożliwia nam wspólne opracowywanie rozwiązań stojących przed nami wyzwań ponad granicami. Dzięki Interregowi uczymy się wzajemnie od siebie, dzielimy się naszymi doświadczeniami, ale też zbliżamy do siebie nasze lokalne społeczności, budując relacje i kontakty na lata, które mogą przyczynić się do rozwijania jeszcze wielu innych ciekawych inicjatyw i projektów. Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, bo Interreg Baltic Sea Region to przecież ponad 170 projektów w ubiegłej perspektywie finansowej, nad którymi pracowało przeszło 1700 organizacji. Dotyczą one wielu różnych obszarów i wyzwań, od zdrowia, przez rozwój kompetencji, po ochronę środowiska, czy wsparcie innowacyjności. Może jako przykład przywołam tu projekt realizowany na terenie mojego rodzimego Lublina. Chodzi o projekt Area 21, którego celem było utworzenie miejskich obszarów efektywności energetycznej. Projekt skupił się przede wszystkim na znalezieniu i wdrożeniu najlepszych rozwiązań w zakresie oszczędzania energii i efektywności energetycznej, co jest szczególnie ważne w obliczu rosnących cen energii. Mam nadzieję, że wypracowane praktyki i modele działania będą mogły być powielane na szerszą skalę. Mówi się, że jeśli coś działa dobrze, to się tego nie zmienia. W obliczu Interregu potrzebujemy więc przede wszystkim stabilnego finansowania i wzmocnienia programu, aby nadal umożliwiał on realizację ambitnych celów. Ważne jest także, aby rdzeniem i podstawą Interregu w dalszym ciągu były europejskie regiony. Powinniśmy jeszcze silniej włączać się w kształtowanie programu, aby mógł on odpowiadać na ich bardzo specyficzne wyzwania i potrzeby.